Cześć, witam Was serdecznie na megadyskont.pl. Pokażę Wam dzisiaj zestaw z serii Tomek i Przyjaciele, w którym znajdziemy oczywiście Tomka, a jest to wielka przygoda z dinozaurami. Tomek jest już gotowy do drogi po tym niesamowitym torze. Jak możecie zobaczyć, Tomek wygląda tutaj prosto jak z serialu. Jest on niebiesko-czerwoną lokomotywą, oczywiście z żółtą jedynką na boku. Uśmiecha się do wszystkich, ponieważ ma dzisiaj specjalną misję. Musi zebrać wszystkie części dinozaura, aby na końcu złożyć go i pokazać na wystawie. Pomoże mu w tym jego tylny wózek, który pomaga przewozić ciężkie rzeczy. Myślę, że rozpoczniemy naszą zabawę od przejazdu właśnie obok wejścia na nowy peron. Jedziemy. I pierwszy element, jaki Tomek zobaczył, kryje się w tej skale. Jest to dół naszego dinozaura. Zobaczycie, jest on dosyć straszny. Oczywiście jest to szkielet. Możemy go postawić na miejsce wystawy. Jedziemy dalej. Tomek przejeżdża przez czerwone tory, gdzie mamy tutaj mnóstwo kamieni i jedzie na górę. Znalazł kolejną ciekawie wyglądającą skałę. Możemy ją otworzyć, przekręcając ją. No i jak widzicie, w środku znajduje się korpus naszego dinozaura, który możemy załadować na zielony wózek. Jedziemy dalej. Co tu się stało? Przejechaliśmy po specjalnej dźwigni. No i z jamy dinozaura wypadła jego głowa. Myślę, że możemy ją podnieść. No i jedziemy dalej. Tomek nie jest pewien, czy zabrał już wszystko, więc zrobimy jeszcze jedną rundę po całym torze. No niestety Tomkowi zrobiło się trochę ciężko, więc myślę, że pomoże mu ta oto koparka. Możemy tutaj załadować ciężki szkielet i zjechać nią na dół. Także Tomek teraz spokojnie może wrócić po torze. I odebrać na dole resztę części, która posłuży do złożenia dinozaura. Tomek spisał się na medal, a teraz my musimy złożyć dinozaura z trzech części, które Tomek wydobył podczas swojej podróży. Dinozaur jest już gotowy. I wszyscy są zadowoleni, że wystawa się udała, a Tomek bardzo się cieszy, że mógł wypełnić tak ważną misję. Jak widzieliście, w tym zestawie mamy mnóstwo elementów, które są ruchome. Między innymi specjalną dźwignię. Kiedy Tomek po niej przejedzie, wypadnie nam stąd głowa dinozaura. Dodatkowo mamy ukryte schowki, takie jak obrotowy kamień, czy też miejsce, gdzie ukrywa się podstawa naszego dinozaura, którego po prostu musimy złożyć. Taki tor pomaga Waszym dzieciom odkrywać nowy świat. Oczywiście
Jest to zabawka od Fisher-Price, więc jest przeznaczona już dla najmłodszych. A dodatkowo wspomnę również, że Tomek i ta lokomotywa jest jedną z kolekcjonerskich lokomotyw, które możecie znaleźć właśnie w tej serii. Jeżeli chcielibyście zobaczyć, które lokomotywy udało nam się kolekcjonować, wejdźcie na nasz kanał, aby zobaczyć inne filmy z tej serii. A jeżeli chcielibyście mieć taki zestaw w swojej kolekcji, wejdźcie do naszego sklepu na megadyskont.pl.